dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Klasa części mowy, jaką są liczebniki, jest wewnętrznie bardzo zróżnicowana, bo przecież liczebniki to nie tylko te słowa, których używamy do liczenia, te, które pojawiają się głównie na zajęciach matematyki, a zatem słowa typu 1, 2, 3, 4. Wiemy, że to tylko jedna z grup liczebników, mianowicie liczebniki główne, ale wiemy także i o innych typach liczebników, między innymi o liczebnikach zbiorowych, których używamy w odniesieniu do chociażby zbiorów różnopłciowych, czy którymi posługujemy się licząc nazwy istot osobników młodocianych. Mogli Państwo usłyszeć o liczebnikach porządkowych, które no nie tylko porządkują nam pewne zbiory, ale którymi my posługujemy się przecież na co dzień, podając, informując kogoś, która godzina. Mamy także liczebniki wielorakie, wielokrotne i mnożne. Wiedzą też Państwo, że te różne typy liczebników są oczywiście wewnętrznie zróżnicowane także pod względem swoich właściwości gramatycznych. One rozmaicie się odmieniają. Właściwie te ostatnie tutaj wskazane przeze mnie typy liczebników porządkowe, wielorakie, wielokrotne i mnożne współcześnie uważane są za przymiotniki, ponieważ tak jak przymiotnik odmieniają się przez przypadki liczby i rodzaje. Proszę Państwa, oczywiście na tych typach liczebników zbiór tej klasy części mowy się nie wyczerpuje, bowiem wiedzą też Państwo, że w języku polskim są i były także liczebniki ułamkowe. Specjalnie użyłem takiej konstrukcji są i były, bo dzisiaj w zasadzie pozostały nam tylko trzy liczebniki ułamkowe, porządkując je ze względu na wartość, którą oznaczają od najmniejszej do największej, trzeba by powiedzieć, że są to liczebniki ćwierć, pół oraz półtora. Dawniej takich liczebników było oczywiście więcej, była też pół trzecia, pół czwarta, pół piąta i tak dalej, i tak dalej. Poza tym były również liczebniki zespołowe, takie jak ten, który pozostał w nazwie przedstawienia plastycznego Święta Anna Samo Trzecia, a zatem ona sama w asyście dwóch innych osób, a zatem w sumie trzech. Proszę Państwa, tych różnych typów liczebników w różnym natężeniu używamy w naszej codziennej komunikacji językowej. Liczebniki są oczywiście dla nas bardzo ważne, ponieważ no, musimy różne informacje nieraz podawać i robimy to właśnie przy użyciu liczebników. Musimy podawać nasz numer PESEL, numer dowodu osobistego. Często jesteśmy pytani o numer telefonu. Trzeba zapamiętać numer PIN swojej karty bankomatowej, czy wreszcie kod do domofonu. Proszę Państwa, w związku z tym nie da się uciec od stosowania liczebników, no ale poza takimi codziennymi sytuacjami komunikacyjnymi, poza naszymi wypowiedziami, liczebniki oczywiście utrwalone zostały także w frazeologii i w przysłowiach. W mniejszym stopniu, w paremiach, w zdecydowanej większości w związkach frazeologicznych. Proszę Państwa, dzisiaj właśnie teraz będę mówił o tego typu frazeologizmach polskich z komponentem liczebnikowym, bo oczywiście tego typu utarte połączenia wyrazowe występują także w wielu innych językach i gdybyśmy przyjrzeli się fachowej literaturze językoznawczej, to zobaczymy, że to był taki główny nurt zainteresowania lingwistów, mianowicie badanie związków frazeologicznych zawierających komponent liczebnikowy w polszczyźnie w zestawieniu z analogicznymi frazeologizmami funkcjonującymi w innych językach. Więc jeśli są tutaj osoby uczące się języka polskiego czy nauczające języka polskiego jako obcego, to od razu informuję, że jest na ten temat dość obszerna literatura przedmiotu. Znajdą Państwo sporo takich konfrontatywnych ujęć na temat frazeologizmów z komponentem liczebnikowym w języku polskim i w innych językach, choćby we francuskim, bułgarskim, słowackim czy czeskim. Tego typu opracowania istnieją, więc można do nich sięgnąć. Ja tutaj tego ujęcia konfrontatywnego stosować dzisiaj nie będę, skoncentruję się wyłącznie na materiale dotyczącym języka polskiego. I od razu, proszę Państwa, muszę czynić tutaj pewną uwagę ogólną, że w zasadzie
frazeologizmy zawierające liczebniki, czyli frazeologizmy z komponentem liczebnikowym, cechują te same prawidła ogólne, które rządzą strukturą i semantyką wszystkich związków frazeologicznych. A zatem idiomy z liczebnikami również mają znaczenie przenośne, metaforyczne, a zatem ich sens nie jest bynajmniej sumą znaczeń tworzących je składników, o czym przekonujemy się, kiedy chociażby patrzymy, proszę Państwa, na takie związki jak 11 muza. Oczywiście to nie chodzi tutaj o 11 boginię w orszaku Apollona, ale chodzi tutaj o telewizję. Jeśli mówimy, że komuś brakuje piątej klepki, to rzecz jasna nie idzie tutaj o to, że komuś brakuje piątej klepki, czyli elementu, z którego dawniej tworzono naczynia drewniane, ale o to, że ktoś jest głupi. W związku z tym widzimy, że te związki frazeologiczne zawierające komponent liczebnikowy mają właśnie znaczenie frazeologiczne, tak jak zresztą znaczenie przenośne, metaforyczne, tak jak inne frazeologizmy. Ale proszę Państwa, oczywiście może zdarzyć się, że pewne stałe połączenia zachowują znaczenie pierwotne tego podstawowego, głównego składnika, a tylko następuje przesunięcie znaczenia w obrębie tego członu podrzędnego czy dodanego. Jeśli mamy do czynienia z takim związkiem jak osoba trzecia, czyli osoba niezainteresowana czymś bezpośrednio, to proszę Państwa, nadal to jest osoba, nadal idzie o osobę, tyle tylko, że ten liczebnik porządkowy trzecia sugeruje tutaj, że chodzi o osobę, która, tak jak powiedziałem, nie jest bezpośrednio czymś zainteresowana. Jeśli mówimy, że ktoś grał na cztery ręce, no to nadal idzie tutaj o grę na instrumencie muzycznym, tylko chodzi tutaj o grę we dwoje czy we dwie, czyli we dwie osoby. W związku z tym tutaj to znaczenie członu głównego jest zachowane, a zmienia się tylko znaczenie tych członów dodanych, w tym wypadku członów liczebnikowych. I proszę Państwa, jeszcze jedna ogólna uwaga dotycząca semantyki znaczenia związków frazeologicznych zawierających w swoim składzie liczebnik. W zdecydowanej większości przypadków, nie mówię, że we wszystkich, ale w zdecydowanej większości tego typu frazeologizmów, liczebniki tracą swoje podstawowe znaczenie, przestają być związane z konkretną wartością liczbową, a komunikują inne sensy. A w związku z tym, mówiąc fachowo, dokonuje się ich denumeralizacja. Proszę Państwa, jeszcze tylko kilka wstępnych uwag. Mianowicie, tak jak powiedziałem, zdecydowanie więcej mamy frazeologizmów, które zawierają liczebniki, i te różne typy liczebników, które Państwu przypomniałem na wstępie tego wykładu, znajdują potwierdzenie, zastosowanie w polskich związkach frazeologicznych. Mówimy do trzech razy sztuka, rozmowa w cztery oczy, ni w pięć, ni w dziewięć. Odnajdują tutaj Państwo w tych trzech związkach frazeologicznych liczebniki główne. Dwa kolejne frazeologizmy, grać pierwsze skrzypce czy być w siódmym niebie. Proszę Państwa, w tych dwóch idiomach, które teraz przytoczyłem, mamy liczebniki porządkowe. Kolejne dwa, dzielić włos na czworo i na dwoje babka wróżyła, zawierają kolejny typ liczebników, właśnie liczebniki zbiorowe. Ktoś wygląda jak półtora nieszczęścia, powiemy, a czasem coś musimy zrobić, chcąc, nie chcąc, na pół gwizdka. Kolejny typ liczebników występuje w tych dwóch idiomach, a mianowicie liczebniki ułamkowe. No i wreszcie zdarza się, że stokrotnie komuś za coś dziękujemy, czy tysiąckrotnie za coś przepraszamy. Są i liczebniki wielokrotne. Widzą więc Państwo, że te wszystkie typy liczebników znajdują także odzwierciedlenie w polskiej idiomatyce. Zdecydowanie mniej jest, proszę Państwa, przysłów, które zawierają liczebniki, choć oczywiście tutaj różne
typy tych liczebników odnajdujemy. Na potwierdzenie, że takie przysłowia mamy, garsteczka. Jedna jaskółka wiosny nie czyni, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. No, nie do końca zgadzam się z tym idiomem, bo ja myślę, że tutaj wiele osób jest dzisiaj z nami po to, by swą ciekawość zaspokoić. I co innego to jest jednak ciekawość, a co innego to jest ciekawskość. No, ale ja już składu tego przysłowia nie zmienię. Ono ma postać stałą, niezmienną i w takiej właśnie formie od wieluset lat funkcjonuje. Nosił wilk razy kilka, ponieśli i wilka. Proszę Państwa, tu pojawia się typ liczebnika, którego we wcześniejszych przykładach nie było. Nie było go we frazeologizmach, a mianowicie liczebnik nieokreślony. Są takie liczebniki, które komunikują konkretne wartości liczbowe, to liczebniki określone, ale bywają też takie, które właśnie nie komunikują żadnej konkretnej wartości, a tylko orientacyjnie wskazują na liczebność jakiegoś zbioru. Słowa typu kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt to właśnie w takim tradycyjnym ujęciu liczebniki nieokreślone, choć oczywiście niektórzy uważają, że to zaimki liczebnikowe, bo one właśnie zastępują konkretne liczebniki. I jeszcze jedno, proszę Państwa, przysłowie szóste. Szóstka to liczba bardzo ważna, obciążona różnymi znaczeniami i dlatego tutaj umieściłem przysłowie już dzisiaj coraz rzadziej słyszane, a przynajmniej nie w takiej formie. Mądrej głowie dość dwie słowie, a zatem jeśli ktoś jest mądry, inteligentny, to długo mu czegoś tłumaczyć nie trzeba. Proszę Państwa, ten ostatni związek frazeologiczny kryje, to ostatnie przysłowie, kryje w sobie dość specyficzną formę liczebnikową, mianowicie dwie słowie. Ktoś powie, coś tutaj nie gra, coś tu jest nie tak, jak to? Przecież mówimy w języku polskim dwa słowa, no jest jedno słowo, dwa słowa i trzy słowa i cztery słowa. Dopiero później od piątki używamy dopełniacza, mówimy pięć słów. Skąd ta forma dwie? Co to takiego? Czyżbym to ja się pomylił, przygotowując tę prezentację? Myślę, że to już Państwo wiedzą, że dawniej w polszczyźnie była oprócz liczby pojedynczej i liczby mnogiej, także liczba podwójna, dualna, odnoszona do wszystkiego tego, co parzyste, co występuje w parze. Mówili więc nasi przodkowie językowi jedno słowo, dwie słowie, trzy słowa i cztery słowa. Ale proszę Państwa, w pewnym momencie dziejowym przestali się tak językowo zachowywać, bo sobie po prostu uświadomili, że życie sobie zbyt komplikują. Po co mają mówić, po co mówić dwie słowie, skoro mówimy trzy, cztery słowa, no to mówmy też dwa słowa. I w związku z tym dokonali takiej swoistej mikrorewolucji w języku, a to przysłowie jest tylko dowodem tego, że niegdyś, mianowicie przed wiekiem XVII, ta liczba podwójna istniała w języku. No, ponieważ forma jest dość specyficzna jak na współczesne czasy, to zdarzają się tacy Polacy, którzy dokonują tutaj pewnej modernizacji tego przysłowia i mówią mądrej głowie dość po słowie. Wtedy wszystko gramatycznie współgra, bo przecież przyimek po łączy się z miejscownikiem. Ale pamiętajmy, przysłowia, związki frazeologiczne to konstrukcje, których składu zamieniać nie wolno. W związku z tym nie ulegajmy tej tendencji komunikacyjnej, tej strategii komunikacyjnej współczesnych Polaków i my używajmy tego przysłowia w tej starej, tradycyjnej i, mówiąc krótko, poprawnej formie. Mądrej głowie dość dwie słowie. Proszę Państwa, na pewno interesuje Państwa to, ile tych związków frazeologicznych z liczebnikami jest. No, skoro mówimy dzisiaj o liczebnikach, no to trzeba by to pytanie postawić. Ile takich frazeologizmów w języku polskim mamy? Proszę Państwa, odpowiem na to pytanie. Ano, mamy ich pół tysiąca, około pół tysiąca, czyli około 500. Proszę Państwa, mówię oczywiście około. To jest coś, co tutaj w jakiś sposób no, mnie zabezpiecza przed popełnieniem błędu, bo oczywiście tutaj
Żadnej takiej konkretnej liczby ja Państwu podać nie mogę. Dlaczego mówię około 500, a nie podaję żadnej konkretnej wartości? Mianowicie dość trudno precyzyjnie ustalić tę liczbę związków frazologicznych z komponentem liczebnikowym. Skąd te trudności się biorą? Po pierwsze stąd, że bardzo często powstają różnego rodzaju serie o trudnych do ustalenia granicach. Mówimy robić coś we dwóch, robić coś we trzech, we czterech, w pięciu. I w związku z tym widzą Państwo, że możemy te komponenty sobie wymieniać. Jeśli mówimy, że gdzieś było dużo osób, to ktoś powie, a było ich z 10, ktoś inny, kto ma taką skłonność do przesady, do hiperbolizowania, powie, a tam było ze 100 ludzi, a jeszcze ktoś inny powie, o tam było z 1000 osób. Czasem, kiedy chcemy coś powiedzieć krótko, zwięźle, to mówimy, że no ja to proszę powiedzieć to w dwóch słowach, albo powiem to w trzech słowach, w czterech słowach. No doświadczenie podpowiada, proszę Państwa, że my nigdy naszej wypowiedzi, mimo tego, że takie deklaracje składamy, czy takie prośby otrzymujemy, to nigdy tych naszych wypowiedzi właśnie w dwóch, trzech czy czterech słowach nie zamykamy. Proszę Państwa, widzą więc Państwo, że tej zamianie może podlegać ten komponent liczebnikowy w związkach frazeologicznych, ale oczywiście są także ruchome, wariantywne te komponenty nieliczebnikowe w omawianej grupie związków frazeologicznych. A zatem jeśli ktoś mówi brednie, głupoty, możemy powiedzieć, że ktoś plecie 3x3, ktoś prawi 3x3 i ktoś mówi 3x3. Mam nadzieję, że mnie to dzisiaj nie dotyczy. Czasem ktoś wtrąca swoje 3 grosze, a czasem je wsadza czy wścibia. No a kiedy podajemy wiek, mówimy, że ktoś już jest po 30, po 40 czy po 50. A w związku z tym widzą Państwo, że te komponenty nieliczebnikowe też mogą podlegać wymianie. Tutaj jeśli idzie o tę ostatnią konstrukcję, to tutaj też mamy do czynienia z wymianą komponentu, który nie jest liczebnikiem, bo pamiętają Państwo, że 30, 40 czy 50 to są rzeczowniki odliczebnikowe. A zatem ogólnie rzecz ujmując, wiemy, że takich związków frazeologicznych z różnego rodzaju liczebnikami mamy w polszczyźnie około 500. Postawmy zatem kolejne pytanie. Jakie liczebniki pojawiają się w tych związkach frazeologicznych? Proszę Państwa, najprościej rzecz ujmując, powiem tak, od zera do miliona, a nawet do miliarda. Oczywiście tutaj od razu muszę poczynić pewne zastrzeżenie, że w opinii wielu językoznawców, także w mojej, zero liczebnikiem nie jest, ponieważ gramatycznie zachowuje się jak rzeczownik, czyli odmienia się przez przypadki liczby, ale nie przez rodzaje. Natomiast są tacy lingwiści, którzy ze względu na związek zera z liczbą i z liczeniem, no włączają ten leksem do grupy liczebników. Ja, chociaż mam inne zdanie, to dzisiaj umownie też do tego zera nawiążę, ponieważ chciałbym Państwu pokazać, że w polszczyźnie również mamy frazeologizmy zawierające ten leksem zero, który niektórzy uważają za liczebnik. Proszę Państwa, no tak, powiedziałem, że mamy związki frazeologiczne z liczebnikami znajdującymi się w przedziale od zera do miliona, a nawet miliarda. Ale oczywiście to nie jest tak, że na tej skali wszystkie liczebniki znajdują swoje odzwierciedlenie. To nie jest tak, że mamy związki frazeologiczne, dajmy na to, z liczebnikiem 78 czy 564. No, takich oczywiście idiomów z tymi liczebnikami nie mamy. Najwięcej jest związków frazeologicznych, które zawierają w swoim składzie liczebniki związane z wartością 1, ale ja tu myślę zarówno o tych związkach frazeologicznych, które zawierają liczebnik główny 1, liczebnik porządkowy 1. Dalej, jeśli idzie o liczbę związków frazeologicznych, to tuż po tych związanych z wartością 1 sporo mamy związków frazeologicznych, które komunikują, które związane są z wartością 2, 3, 4, 7. Znacznie mniej jest frazeologizmów oscylujących wokół wartości 10 czy 5. Proszę Państwa, w zasadzie niewiele
niewiele, tyle co powiedziałbym kot napłakał, no przy użyciu palców jednej ręki zliczyć można. Związki frazologiczne z liczebnikami 8 i 9, także oczywiście myślę tutaj o liczebnikach porządkowych 8 i 9. Natomiast no, niektórzy badacze uważają, że nie ma związków frazologicznych z liczebnikiem 6 w polszczyźnie. Proszę Państwa, od razu tutaj ktoś się zbuntuje, powie, jak to przecież przed momentem na slajdzie pojawiła się fraza, gdzie kucharek 6, tam nie ma co jeść. Ale proszę Państwa, to jest przysłowie, a nie związek frazologiczny. Niemniej ja Państwu pokażę, mam nadzieję, jeden związek frazologiczny, w którym ta szóstka występuje. Jeśli idzie o zero, no mamy kilka takich związków frazologicznych i takich stałych połączeń. Na przykład mówi się o zerze bezwzględnym. Zero bezwzględne, czyli najniższa możliwa temperatura, której w skali Celsjusza odpowiadałoby minus 273 stopnie. My, językoznawcy, mówimy także o zerze fonetycznym, takim, które pojawia się przy wypisywaniu obocznności. Na pewno Państwo z tym przekreślonym O się spotkali, czy z przekreślonym zerem. Kotek, kotka, alternacja E do zera. Tak my to czytamy, kiedy mówimy o E ruchomym. Mówią też lingwiści o zerze morfologicznym. E to końcówka zerowa. No i wreszcie możemy o kimś, proszę Państwa, powiedzieć, o to jest kompletne, skończone zero. Tak mówi się o człowieku bez znaczenia, człowieku ograniczonym umysłowo. Czasem wybija godzina 00. Tego wyrażenia używamy wtedy, kiedy mówimy o pełnej godzinie. Oto za moment będzie 14:00, no i niestety będę musiał skończyć swoje wystąpienie. No i proszę Państwa, można także ostrzyc się na zero albo ostrzyc kogoś na zero, czyli obciąć kogoś do gołej skóry, nie zostawić na kimś ani jednego włoska. Proszę Państwa, największą liczbę związków frazologicznych zawierających liczebnik stanowią te, które oscylują w oku wartości 1, a zatem te, które zawierają w swoim składzie liczebnik główny 1, ewentualnie raz, czy liczebnik porządkowy 1. Proszę Państwa, czasem jest tak, że kiedy my to słowo 1 dodamy do jakiegoś określenia osobowego, to wtedy potęgujemy negatywną ocenę. No, kiedy mówię przykładowo buc 1 czy małpa 1, no to jeszcze daje bardziej wyraz mojego negatywnego nastawienia względem danej osoby. Bardzo często te związki frazologiczne z 1 komunikują takie podobieństwo czy identyczność z czymś. Mówimy, że mierzymy coś jedną miarą albo że coś jest na jedno kopyto. Czasem te frazologizmy sygnalizują pewną jednolitość, ciągłość, trwanie. Mówimy, że coś powiedzieliśmy jednym tchem, a innym razem wskazują na ryzykowność wyboru, kiedy coś stawiamy na jedną kartę. Proszę Państwa, bardzo dużo jest tych związków frazologicznych, które zawierają również komponent pierwszych, przynajmniej 1/3 tego typu związków frazologicznych dotyczących jedynki zawiera liczebnik porządkowy 1. Proszę Państwa, mamy też znacznie mniej, ale też dużo związków frazologicznych oscylujących w oku wartości 2, jak na przykład w dwóch słowach coś trzeba powiedzieć. Mówimy o dwóch biegunach, ktoś ma dwie lewe ręce, jeśli czegoś nie potrafi zrobić. Dwa kroki stąd, czyli bardzo blisko, bez dwóch zdań, czyli bez dyskusji. No i dwa grzyby w barszcz, mieć z kim dwa światy, czy łapać dwie sroki za ogon. Czasem, proszę Państwa, te związki frazologiczne odnoszą się do złości, czasem wyrażają nadmiar, a czasem właśnie, że coś w dwójnasób osiągamy. Dużo jest też frazologizmów z liczebnikiem porządkowym 2. Mniej jest tych związków frazologicznych dotyczących wartości 3. Mówimy, że ktoś wciska swoje 3 grosze albo że ktoś mówi 3 po 3. Ktoś nie potrafi zliczyć do 3. My wyglądamy czasem jak 3
ćwierci do śmierci, czyli bardzo źle, kiepsko, trzecia noga, tak mówi się, proszę Państwa, o, oczywiście metaforycznie, o lasce, na której ktoś się podpiera. Są też stałe połączenia typu trzeci zakon, stan trzeci, czyli jak Państwo wiedzą, chłopi i mieszczaństwo w przedrewolucyjnej Francji, nie obok, obok szlachty i kleru, i osoba trzecia. No i teraz stopniowo będzie coraz mniej związków frazeologicznych. Im wyższa wartość, tym mniej takich związków frazeologicznych. Czasem mówimy pal go, ewentualnie ją sześć. Mówimy pal to sześć. Skąd to sześć? Czemu ono tutaj się pojawiło? Jeśli śledzą Państwo różne audycje radiowe z udziałem językoznawców, to bardzo często słyszą Państwo, że to nawiązuje do pewnej tortury, którą niegdyś stosował kat, mianowicie rozżarzonym żelazem przypalał ofiarę. I śledczy krzyczał do kata: pal go raz, pal go dwa, pal go trzy, pal go sześć. Proszę Państwa, to nieprawda, proszę to między bajki włożyć, to nie ma nic wspólnego z katem, tylko ma to związek z czartem, z diabłem, proszę Państwa, bo tutaj mamy do czynienia z przejawem tabu językowego. Jak Państwo przeliczą sobie te literki w słowie diabeł, to wyjdzie ich sześć. No więc my, żeby nie przywołać czegoś, to bardzo często stosujemy takie szyfry. No, dzisiaj to tabu przejawia się także w zakresie nazw pewnych części ciała. Mówimy chociażby cztery litery na określenie tyłka, no bo jak Państwo przeliczą literki w tym wulgaryzmie, to też będzie ta liczba się zgadzała. Ja tylko jeszcze dodam jako historyk języka, że dawniej też mówiono cztery litery, tylko oznaczało to zupełnie co innego, mianowicie nie tyłek, ale organ płciowy żeński, srom niewieści, i w ten sposób wyzywano ludzi, zwłaszcza mężczyzn. Chodziło o słowo kiep. Proszę Państwa, więcej nie zdążę. Stokrotnie Państwu dziękuję i tysiąckrotnie przepraszam, żem o wszystkich związkach frazeologicznych nie powiedział.